18.30, Kamil Krupa. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego. Oto co dziś w programie. Przyjął od NN mężczyzny zlecenie pobicia innego nieustalonego jak dotąd mężczyzny. Śledczy zarzucają trzem oskarżonym udział w grupie zbrojnej. Ja bym chciała, żeby każdy młody człowiek, który kończy polską szkołę, miał też umiejętności praktyczne. Minister Edukacji Narodowej z wizytą w Kędzierzynie-Koźlu. My chcemy docierać do tych młodych, którzy będą siadali za kółko, żeby uświadamiać ich, jak niebezpieczne mogą być te wykroczenia na drodze. Prawko ma być szybciej, ale brawura będzie surowo karana. Domniemana zbrojna grupa przestępcza przed Opolskim Sądem Okręgowym. Trzech mężczyzn usłyszało zarzut handlu narkotykami w hurtowych ilościach, posiadania broni palnej, a nawet przyjęcia i zlecenia na pobicie oraz oszustwo. Oskarżeni wszystkiemu zaprzeczają. Wojciech Bulasz. Lista zarzutów godna a la Capone. Handel marihuaną i amfetaminą liczony w dziesiątkach kilogramów. Wymuszenia na setki tysięcy euro. Skonfiskowane karabiny Kałasznikow i Mauser, ale także... taki czyn. Przyjął od NN mężczyzny zlecenie pobicia innego nieustalonego jak dotąd mężczyzny, przyjmując od zlecającego 5 tysięcy euro oraz 6 tysięcy euro tytułem wynagrodzenia za dokonanie tego czynu, faktycznie nie mając zamiaru dokonać tego pobicia. Mężczyźni są z różnych części Polski, jednak sprawa ma wspólny opolski mianownik. Wszystkich oskarżonych powiązał świadek koronny, który zarzucił im wspólne interesy z głubczyckim gangsterem Aleksandrem K., pseudonim Alek. Co ważne, wszystkich tych czynów mieli dokonać w latach 2009-2016. Nie przyznaję się. Do żadnego. Do żadnego. Drugi z oskarżonych również nie przyznał się do winy. Jak wskazywał, w okresach czasu opisywanych przez prokuratora w akcie oskarżenia odbywał karę więzienia w norweskim zakładzie karnym. W tym dziewięcioletnim okresie, które obejmują zarzuty, Aleksander spędził w więzieniu 56 miesięcy, czyli prawie 5 lat bez paru miesięcy, a ja 47 miesięcy, czyli 4 lata. Trzeciego z oskarżonych zabrakło w sądzie. Wszyscy mają bogatą kartotekę kryminalną związaną z rozbojami, handlem narkotykami czy wymuszeniami. Dla sądu kluczowa będzie teraz wiarygodność zeznań świadka koronnego. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. Dużo nowości, które mają poprawić pracę nauczycieli i efektywność nauki, ale na horyzoncie widać też problemy. Kędzierzyn-Koźle odwiedziła Barbara Nowacka, szefowa resortu edukacji narodowej, by wręczyć nauczycielom odznaczenia i porozmawiać na temat przyszłości polskiej szkoły. Co się zmieniło, a co się jeszcze ma zmienić? O tym Fabian Miszkiel. Wśród najważniejszych zmian, które weszły od 1 września, szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej wymieniła m.in. uszczuplenie o 1/5 podstawy programowej. Kolejne poważniejsze nowości wejdą w przyszłym roku, bo pojawią się dwa nowe przedmioty. Dwa nowe przedmioty to edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. To, co je łączy przede wszystkim, to zmieniona filozofia tworzenia podstawy programowej. Ja bym chciała, żeby każdy młody człowiek, który kończy polską szkołę, miał też umiejętności praktyczne. Chociażby, jak funkcjonować w społeczeństwie obywatelskim poprzez budżety partycypacyjne albo organizację wydarzenia społecznego. Znacząca nowość w regionie w tym roku, o którą zabiegała mniejszość niemiecka, to powrót do finansowania 3 godzin języka niemieckiego jako ojczystego. To oddech dla samorządów, szczególnie tych, które z własnych środków pokrywały brakujące 2 godziny lub 1 godzinę. Edukacja w województwie opolskim napotkała jednak na niespodziewane problemy. Wciąż trwają starania o powrót do normalnego funkcjonowania 34 placówek, które ucierpiały w powodzi. W tej chwili już bardzo niewiele placówek pracuje w takiej formie hybrydowej, czyli trochę uczniów w szkole, trochę na nauczaniu zdalnym. Dotyczy to gminy Lewin Brzeski, Głuchołaz, czyli tych najbardziej zniszczonych terenów. Poważniejsze wyzwania dopiero jednak nadejdą, bo nauczycieli zaczyna brakować. Problem związany szczególnie z nauczycielami wychowania przedszkolnego i też nauczania początkowego. No i oczywiście od kilku lat już mówi się o problemach z nauczycielami przedmiotów ścisłych. Bardzo potrzeba motywacji do pracy, bardzo potrzeba wsparcia, dowartościowania, poczucia satysfakcji, spełnienia w tym zawodzie. Na to się składa bardzo wiele czynników, ale to wszystko jest ważne. W województwie opolskim pracuje ponad 21 tysięcy nauczycieli. Podczas uroczystości w Kędzierzynie-Koźlu niemal 500 z nich zostało uhonorowanych wyróżnieniami różnego stopnia.
A konkretna deklaracja w kontekście szkół padła dziś w Nysie. Chodzi o odbudowę placówek, które zostały zniszczone przez powódź. Minister edukacji zapowiedziała, że jeśli trzeba, cała rezerwa resortu pójdzie na odbudowę. Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym roku przeznacza właściwie całą rezerwę subwencji, tyle ile będzie potrzeba na odbudowę szkół dotkniętych powodzią. To jest dla nas w tej chwili priorytet. W budżecie mamy przeznaczonych na to 440 milionów złotych. Jeżeli będzie potrzeba, żeby one wszystkie trafiły na odbudowę szkół po powodzi, i mówiąc o odbudowie, mówię nie tylko o remontach tych potężnych, tak jak tutaj ze skuwaniem ścian, z pełnym remontem, ale też odbudowaniu wyposażenia, to ministerstwo będzie w tych kosztach uczestniczyć. Jedynym kosztem, który jest odliczany od tego, jest koszt, który wynika z ubezpieczenia. Natomiast cała reszta będzie po stronie budżetu państwa. Jesteśmy na etapie cały czas budowania finansowania. Finansowania, które jest niezbędne do odbudowy tej infrastruktury, finansowania wieloskładnikowego, finansowania składającego się i ze środków europejskich, i ze środków samorządowych, i ze środków rządowych. Oczywiście są priorytety i mówimy o tym bardzo jasno. Mówiłem o tym kilkanaście dni temu, mówiłem, że infrastruktura krytyczna, to wszystko, co służyć ma powrotowi normalności na tych terenach, musi być odbudowywane w pierwszej kolejności. Tutaj pan starosta Nyski, mogę powiedzieć, że jest jednym z liderów tego typu podejścia i też wiele rzeczy, które zostało zniszczone na terenie powiatu nyskiego, już w przyszłym tygodniu nawet będzie odbudowywanych. Druga kwestia to oczywiście to, co realizowane jest przez MSWiA, czyli bieżąca wypłata zasiłków dla osób dotkniętych powodzią. Z kolei w Głuchołazach trwają próby obciążeniowe tymczasowej przeprawy przez rzekę Biała. Jeśli pójdą po myśli drogowców, obiekt ma zostać oddany do użytku w najbliższy piątek. Na czym polegają, sprawdzała Kamila Korzeniowska. Most w Głuchołazach stał się niejako symbolem wrześniowej powodzi, która nawiedziła południe Opolszczyzny. Jak dobrze Państwo wiedzą, on został kompletnie zniszczony przez wielką wodę. I przez ostatnie półtora miesiąca był odbudowywany, a w zasadzie postawiono tutaj przeprawę tymczasową z Agencji Rezerw Strategicznych. Dziś odbyły się próby obciążeniowe mostu, czyli kluczowy element testowania mostu. A ze mną Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak te próby wyglądały, jeśli chodzi tutaj o tą przeprawę tymczasową? No właśnie, za nami kolejny ważny moment dla udostępnienia tej ważnej przeprawy, która połączy dwie części Głuchołaz, a mianowicie obciążenia statyczne i dynamiczne. Obciążenia statyczne polegały na tym, że dwa pojazdy ciężarowe o łącznej masie około 50 ton zostały ustawione na każdej z konstrukcji. Przypomnijmy, że jedna z konstrukcji będzie kierowała ruch w stronę granicy z Czechami, a druga w kierunku odwrotnym, w stronę Prudnika. I dla każdego z tych pomiarów wskazano, na ile poszczególne konstrukcje uległy ugięciom, osunięciom czy ewentualnym przemieszczeniom. Kolejne badania, kolejne pomiary, które się dzisiaj odbyły, to były obciążenia dynamiczne. Polegały one z kolei na tym, że z różną prędkością dwa pojazdy ciężarowe o masie około 50 ton wjeżdżały i zjeżdżały z tego obiektu po to, żeby sprawdzić z kolei częstotliwość drgań dla tych obiektów. Te pomiary są niezbędne do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom w momencie, kiedy już udostępnimy ten ruch przez te dwie przeprawy, no i będziemy mieli pewność, że przejazd tymi przeprawami jest faktycznie bezpieczny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, jak tylko próby obciążeniowe mostu wyjdą pomyślnie, to jak tutaj mówiła nam rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, most od razu zostanie udostępniony dla ruchu mieszkańców. Prawdopodobnie może być to najbliższy piątek. Zmieniamy temat. Kara więzienia za jazdę pomimo zakazu prowadzenia pojazdów. To jedna z planowanych zmian w kodeksie ruchu drogowego. Zgodnie z planami prawo jazdy będzie można zdobyć rok wcześniej, ale przewinienia na drogach będą surowiej karane. Jakub Słupecki.
Średnio dochodziło do 58 wypadków drogowych, w których życie traciło 5 osób. Tak prezentują się statystyki policji za ubiegły rok. Te dane były powodem do zmian w kodeksie ruchu drogowego. Przygotował je resort infrastruktury. Jedna z nich dotyczy osób prowadzących pojazd pomimo zakazu sądowego. Sąd może wymierzyć karę grzywny nawet do 30 tysięcy złotych. Wcześniej była to kara grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 500 złotych. Od jakiegoś czasu te sankcje są o wiele bardziej zaostrzone po to, aby właśnie tych nieodpowiedzialnych kierowców, którzy wyjeżdżają często na polskie nasze drogi i zagrażają bezpieczeństwu, ale najzwyczajniej w świecie eliminować i surowiej karać. Według nowych przepisów osoby te zostaną objęte karą bezwzględnego pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Zaostrzenie przepisów to nie jedyna metoda, która ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Kolejną są warsztaty, takie jak te, które odbyły się dziś w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Żeśmy to chcieli pokazać uczniom, żeby to tak dotarło do nich, po prostu żeby uzmysłowili to sobie, że lepiej na spokojnie zobaczyć to jak na własnej skórze. Tak mi się wydaje. I dlatego jest dzisiaj właśnie ten dzień, żeby sobie mogli obejrzeć, jak to wygląda, jak to trzeszczy ten metal, te szczęki to gniotą, wydobywają i liczy się czas, aby zdążyć wydobyć człowieka i żeby mu po prostu pomóc i go uratować. Wyrabianie odpowiednich nawyków oraz uświadamianie młodych o tym, jakie skutki niesie brawurowa jazda, jest szczególnie istotne ze względu na inne planowane zmiany w prawie. Od 2025 roku wiek osoby, która będzie mogła się ubiegać o prawo jazdy kategorii B, zostanie obniżony do 17 roku życia. To przede wszystkim młodzi ludzie, to którzy będą robili prawo jazdy. Czy on będzie miał 17 lat czy 18, to oczywiście my chcemy docierać do tych młodych, którzy będą siadali za kółko, żeby uświadamiać ich, jak niebezpieczne mogą być te wykroczenia na drodze. Praktycznie prezentując skutki wypadków drogowych, między innymi w symulatorach dachowania. Dziwne, przecież się tak odrywa wszystko, że jakby głową jest się na tym dachu, a nie czuć nic, tylko że kierownicy się trzyma. Za dach to z nogi się odrywałem od pedału, wszystko. Jest to doświadczenie, które rzeczywiście mogłoby się przełożyć później na twój sposób prowadzenia samochodu? No, na pewno. Batem na krewkich młodych kierowców ma być również penalizacja czynów dotyczących organizowania i udziału w nielegalnych wyścigach. Ministerstwo Infrastruktury proponuje, żeby uczestnictwo w takim wydarzeniu traktowane było jako przestępstwo. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. Nowy sprzęt medyczny i nowe instalacje elektryczne i teletechniczne. To nowości w Opolskim Centrum Onkologii i Stobrawskim Centrum Medycznym. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele tych placówek właśnie podpisali umowy na dofinansowanie przedsięwzięć, których wartość przekracza 9,5 miliona złotych. Od 1 stycznia 2025 roku wyjdziemy w nową jakość na terenie województwa polskiego. Nasi pacjenci nie będą musieli wyjeżdżać poza teren województwa polskiego, aby móc skorzystać z zabiegów tego typu. Dzisiaj mieliśmy do dyspozycji robota w takich turach po 2 tygodnie, raz na miesiąc, raz na 2 miesiące, w związku z czym te zabiegi nie były dostępne na co dzień. Tak jak są dostępne we wszystkich województwach w Polsce. Wartość przekazanych środków to ponad 2,5 miliona złotych. Za tę kwotę gruntownie i kompleksowo wyremontujemy największy z oddziałów szpitalnych, który mieści się w strukturach naszej placówki w KUB. Jest to oddział chorób płuc dla osób dorosłych, oddział, który liczy sobie 40 łóżek i remont, który już de facto trwa. To takie naprawdę kompleksowe podejście, jeżeli chodzi o prace remontowe. Wyjątkowo radosny moment. Cieszę się, że dzisiaj mogę w imieniu zarządu województwa być uczestniczką podpisania umowy z Stobrawskim Centrum Medycznym. Druga umowa to kwota, która wydaje się być duża, bo 1 100 000 złotych to kwota duża, ale co warte podkreślenia, prawie 6 milionów złotych przekazuje Opolskie Centrum Onkologii. Oglądają Państwo główne wydanie Kuriera Opolskiego. O czym jeszcze powiemy? Mamy ciekawe wykłady na różne tematy. Wojewódzka inauguracja roku akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu oferuje pomoc ofiarom przemocy i przestępstw. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Dziś przedstawiono jego założenia. Jest to projekt, którego celem jest przede wszystkim pomoc ofiarom przestępstw, pomoc osobom najbliższym ofiarom przestępstw oraz świadkom przestępstw.
Myśląc o przestępstwie, myślimy tutaj o osobach pokrzywdzonych na przykład przemocą domową, niealimentacją, oszustwem, kradzieżą, wypadkiem drogowym, oszczerstwem. Ta pomoc ma bardzo szeroki wymiar, począwszy od wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, psychiatrycznego, także pomoc prawna, ale też przede wszystkim pomoc materialna. Ta pomoc polega na rozpoznaniu rodzaju przestępstwa, jeśli jeszcze to nie zostało zidentyfikowane w jakiś konkretny sposób. Pomoc też prawnika w przygotowywaniu różnego rodzaju pism. W domu matki i dziecka znajdują schronienie osoby mieszkanki, kobiety poszkodowane przestępstwem przemocy w rodzinie. W tej chwili to są 3 kobiety, ale na przestrzeni ostatnich lat, od 2022 roku była to znacznie szersza grupa. Bardzo ważna rola jest osób pierwszego kontaktu, bo tutaj, kiedy ta osoba przychodzi, to no nie można od razu jakby żądać dokumentów, trzeba ją wysłuchać i to jest masa czasu. I bywa tak, że w trakcie tego procesu no, jednak okazuje się, że ta osoba się nie kwalifikuje do tego projektu, prawda? Ale wysłuchała, przyjęła tę osobę i bardzo często tego ludzie potrzebują. Rodzinne Święto Hodowców Gołębi Pocztowych odbędzie się 16 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Organizatorem tej charytatywnej imprezy jest Fundacja Ludzki Gest, założona przez piłkarza Jakuba Błaszczykowskiego oraz Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Dziś poznaliśmy szczegóły imprezy. Po raz trzeci organizujemy takie wydarzenie. Dwukrotnie miało ono miejsce w Katowicach w szybie Galerii Wilson. Ale kiedy w tym roku chcieliśmy to zorganizować po 5 latach, bo naprawdę było wiele telefonów, to człowiek, który siedzi po mojej prawej ręce trochę dalej niż prezydent, pan Jerzy Koźlik, zadał mi krótkie pytanie. Czemu ty to chcesz robić w Katowicach, jak w Opolu wszystkich znasz i wszystkich masz? Dlaczego nie promować takiej pięknej inicjatywy nie tylko dla hodowców gołębi pocztowych, ale również dla mieszkańców miasta, przybliżyć tego gołębia pocztowego szerszemu gronu ludziom, którzy nie są związani i znają tylko tego gołębia, który siedzi im na balkonie, utrudnia życie i tak dalej, i tak dalej. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych zrzesza ponad 40 tysięcy miłośników gołębi w całej Polsce, w ponad 400 jednostkach terenowych, tak zwanych oddziałach. I te jednostki i wszyscy hodowcy od zawsze praktycznie wykonują wiele różnego rodzaju działań wspierających cele charytatywne. Wspieramy cały czas dzieci, młodzież do 21 roku życia. Też w ostatnim okresie staramy się wesprzeć ludzi, którzy zostali dotknięci powodzią i myślę, że będziemy musieli jeszcze na ten temat porozmawiać, ale jakaś tam część środków też będzie można przekazać na pomoc dla ludzi, którzy zostali dotknięci w ostatnim okresie powodzią. Na naukę nigdy nie jest za późno. Najlepszym tego dowodem są opolscy seniorzy, którzy właśnie zainaugurowali nowy rok akademicki Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Dlaczego studia na emeryturze to dobry pomysł? O tym Natalia Lichwa-Długosz. Nowy rok akademicki to nowe wyzwania także dla opolskich seniorów, którzy tłumnie zebrali się na uroczystej inauguracji. To wyjątkowy moment zarówno dla nich samych, jak również ich najbliższych. Korzyści z nauki na emeryturze jest wiele. Absolutnie uważam, że się rozwijam, co mnie niesłychanie cieszy. Wymieniamy się książkami. Większość wykładów jest bardzo ciekawych. Spotykam się ze znajomymi, poznaję nowych ludzi. Mamy ciekawe wykłady na różne tematy. Zdrowy senior to aktywny senior, a dzisiejsza frekwencja pokazała, że takich osób jest sporo. W inauguracji wzięli udział reprezentanci aż 23 opolskich uniwersytetów. Jesteśmy w tym wieku, że umysł jest ciągle sprawny, ciągle chłonny nowych zdarzeń, wydarzeń, nowych wiadomości, więc pozostaje nam korzystać z tego.
I to jest również powód, żeby wyciągnąć ludzi z domu. Ideę takich przedsięwzięć wspiera Urząd Marszałkowski. Wspieramy te bardzo często oddolne, bardzo często mocno społeczne inicjatywy, a niezwykle istotne dla środowiska senioralnego. To jest sposób na to, aby wyjść z domu, to jest sposób na to, aby czegoś ciekawego się dowiedzieć. Bardzo zależy nam na tym, aby seniorki i seniorzy w naszym województwie nie tylko czuli się zaopiekowani, aby także mogli rozwijać swoje umiejętności i poszerzać swoją wiedzę. Wszyscy wiemy, o tym często mówimy, że uczymy się przez całe życie. Nauka na takiej uczelni to przede wszystkim wykłady o różnorodnej tematyce z zakresu medycyny, polityki społecznej, historii, literatury, geografii czy architektury. Większość studentów stanowią panie. Tą relacją kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Za chwilę na naszej antenie TVP3 Opole w chmurze prognoza pogody i wiadomości sportowe, a więcej informacji z Opola i regionu o 21.30 w wieczornym wydaniu naszego serwisu. Do zobaczenia.